Witam w programie Zapomniani Bohaterowie. Moim gościem ponownie jest historyk Rafał Kulicki. Dzień dobry. A tematem naszego dzisiejszego odcinka będzie postać polskiego XVII-wiecznego szlachcica Nicefora Czernichowskiego, Herbu Jaksa, który to założył własne, można powiedzieć, prywatne państwo na dalekim wschodzie Syberii. Ale od czego powinniśmy zacząć, mówiąc o historii Nicefora Czernichowskiego wszak tak od razu, władcą swojego państwa nie został? No nie został od razu władcą swojego państwa. W zasadzie jego młodość jest okryta zupełną tajemnicą, tak jego rodzina nie jest też znana jakoś wcześniej i szerszej historii. Tym niemniej, z tego co wiemy, w latach 30., najprawdopodobniej w wyniku wojny polsko-rosyjskiej, został on razem z ojcem Romanem i najprawdopodobniej siostrami jeńcem rosyjskim. I jako jeniec został przesiedlony na Daleki Wschód. Wybacz, że pozwolisz, że wtrącę mówimy tutaj oczywiście o wojnie między Rzeczpospolitą a carstwem rosyjskim w latach 1632-1634, tak zwana wojna smoleńska, zakończona zwycięstwem naszego króla Władysława IV. Tak, zakończona zwycięstwem, ale no nie wszyscy yy, pojmani jeńcy wrócili do domu, między innymi właśnie. Czernichowski razem z ojcem Romanem Czernichowskim nie wrócili. Przesiedleni na Syberię dostali taką możliwość, jakby zwrócenia wolności w zamian za służbę dla, dla Cara. Tak, można sobie na początek powiedzieć, że tamto xvii zes wieczne zesłania na Syberię to nie jest to, co nam się kojarzy, czyli to nie są łagry, to nie jest stricte katoliczna praca. Po prostu Rosjanie w tamtym czasie. Jeńcami zasiedlali te tereny, ponieważ było tam za mało ludzi i mało kto tak naprawdę chciał się osiedlać na Dalekiej Syberii. No a Czernichowski dostał taką możliwość. Jako żołnierz od razu szybko zaczął awansować w, w strukturach, tak? Został urzędnikiem, oficerem kozackim. Dokładnie setnikiem. Setnikiem. Około stuosobowego oddziału ludzi, chociaż pamiętajmy, Sotni też nie miały pełnego stanu. Nie miały pełnego stanu, w każdym razie dowodził kilkudziesięcioma co najmniej kozakami, którzy gdzieś tam pilnowali szlaków na dalekiej Syberii. Po drodze jeszcze był zarządcą warzelni Soli, czyli takiego, no możemy powiedzieć, takiego zakładu przemysłowego, gdzie ze słonej wody pozyskiwano, pozyskiwano sól. Wiodło mu się całkiem nie najgorzej. <laughs> Wiodło mu się całkiem nie najgorzej, jako urzędnikowi i oficerowi. Tym niemniej doszło. No, powoli zaczęło dochodzić pomiędzy nim i e, jego przełożonym do różnych mm, tarć, szczególnie ze względu na jego żonę czy, czy siostrę. Tak, e, w 1660 roku dochodzi do wydarzenia, które zmienia życie Czernichowskiego. Wojewoda Ilimski, Ławrenti Obuchow, e, dokonuje porwania i zgwałcenia jego siostry. Z innych źródeł dowiadujemy się, że to nie była siostra, a jego żona. Czernichowski postanawia się zemścić. Pięć lat później wznieca powstanie skuteczne powstanie obalają oni władzę Obuchowa. Samego wojewodę, niegodziwca Czernichowski wraz ze swoimi kozakami osobiście dopada i zabija. Nie znalazłem e, żadnych szczegółów odnośnie tego, jak e, Obuchow zginął, natomiast można się domyślić, że raczej szybka i bezbolesna śmierć to raczej nie była. Za e, zabójstwo wojewody, e, wzniecenie rebelii, takie wieści prędzej czy później dotrą do cara i Czernichowski zostanie wyjęty z podprawa. Postanawia wraz ze swoimi ludźmi uciekać na wschód, rzekł Amur. No tak, znaczy zdecydowanie Kazacy w sposobach zadawania śmierci mieli bardzo szerokie tutaj, bardzo szeroką wyobraźnię na temat tego, co można człowiekowi zrobić jeszcze przed śmiercią, i raczej wykorzystali te, te umiejętności do odpowiedniego torturowania wojewody, zanim go zabili. Sama wyprawa Amurem można ją określić, wtedy była widziana jako w zasadzie ruch kompletnie samobójczy. Ilu ludzi ma za sobą Czernichowski? 84 Kozaków i on sam przeciwko wielkim stepom syberyjskim, tak pełnym różnych nie do końca przyjaznych ludów. To była jedna z szeregu wypraw, które różni buntownicy z Syberii urządzali. Większość z nich kończyła się szybką klęską i śmiercią z rąk. Lokalnej, nomadycznej ludności. Tutaj... Mówimy tutaj przede wszystkim o ewenkach, z tego co słyszałem. Atakowali oni wyprawę Czernichowskiego z grzbietu swoich reniferów. Tak, musiało to wyglądać naprawdę spektakularnie. Tak, grupa nomadów na reniferach, która, toczy, która zaatakowała kozaków, jednak Czernichowskiemu udało się wygrać. Około dziesięciu kozaków zginęło w walkach. Jednak sam Czernichowski przeżył i przedostał się. W zasadzie wydostał się spod takiej funkcjonalnej władzy rosyjskiej, tak? Na w tą syberyjską dzicz, na terenach, które były obiektem jakichś różnych sporów między carstwem rosyjskim a Chinami, bo to już na tyle daleka Syberia, że tam, że tam zbliżał się do, do samych Chin. Praktycznie można powiedzieć, że była to ziemia niczyja. Czernichowski dociera do starej, zrujnowanej twierdzy Aubazin, twierdza wcześniej w rękach rosyjskich, która została zniszczona przez wojska cesarstwa chińskiego. Tą twierdzę Czernichowski ze swoimi ludźmi odbudowuje, przemianowuje jej nazwę na Jaksa od jego herbu. Zawiera sojusze z lokalną ludnością Daurów, lud pochodzenia mongolskiego, który z tamtych ziem najpierw został przesiedlony do Mandżurii przez władze Cesarstwa Chińskiego. Potem, kiedy Czernichowski zajął te ziemie, powrócili oni i dobrowolnie zostali jego poddanymi w zamian za protekcję. Dodać warto, że w, w terytoria, w okolice Jaksy napływa bardzo wielu uchodźców, bardzo wielu osadników budują różne wioski, osady, państwo Jaksa Czernichowskiego zaczyna, jakby nie patrzeć, funkcjonować. No to państwo zaczęło funkcjonować, to był taki w pewnym sensie ewenement, ponieważ większość prób zbudowania czegokolwiek na tym e, najdalszym stepie kończyła się źle. tak? Sama twierdza Aubazin już była wcześniej zbudowana i zrujnowana. Było to spowodowane różnymi czynnikami, po pierwsze raczej nieprzyjazną ludnością miejscową, z którą Czernichowskiemu udało się jednak mimo wszystko dogadać, co też było jakby znaczącym osiągnięciem, tak? bo no bo tam ludność stepowa niechętnie przyjmowała nowych przybyszów. Z różnych względów też chodziło o, o ziemię i o to, że terenów zdatnych do zamieszkania w tamtym terenie jakoś niesamowicie dużo nie było i, i każdy każdy chciał mieć chociaż kawałek dla siebie. Tym niemniej Czernichowskiemu właśnie udało się. Udało się z tymi daurami dojść do jakiegoś porozumienia. Udało mu się, no miał, wybrał sobie politycznie dość dobre miejsce, ponieważ nie było ono ani de facto kontrolowane przez Chińczyków, ani nie było kontrolowane przez Rosjan. Tak jak powiedziałeś, to była taka ziemia niczyja. Przy czym, no to była ziemia niczyja pomiędzy granicami dwóch walczących ze sobą wielkich mocarstw, tak? Carstwa Rosyjskiego i Chin. No już tam, już Wiele wcześniej zaczęły się pierwsze tarcia, bo rosyjscy osadnicy zajmujący te tereny na wschodzie Wielkiego Stepu nie byli przyjaźnie przyjmowani przez Chińczyków, bo jakby Chińczykom nie widziało się, żeby jakakolwiek cywilizacja urosła niedaleko Chin, tak? Bo o ile sami Chińczycy dość dobrze radzili sobie jeszcze z tymi plemionami stricte nomadycznymi, no to Rosjanie stanowili dla nich poważne, poważne zagrożenie, bo byli w stanie budować miasta, budować forty. No i te wielotysięczne wyprawy Cesarstwa chińskiego, które miało wtedy no, niewyobrażalny w Europie potencjał tak? i, i tysięczne oddziały, które później jeszcze, wysyłało, później jeszcze wysyłało na Jaksy, to wcale nie było dla Chińczyków tak bardzo dużo. Dodać Ty... warto, że e, Czernichowski odparł e, ze swojej twierdzy Jaksa wiele najazdów rosyjskich. Rodzinę tej twierdzy, jak ona wyglądała, mamy tutaj na ekranie. Odpierał te najazdy do 1969 roku. Od tego też roku podobno zaczyna płacić carowi daninę i w swojej korespondencji wyraża skruchę za śmierć wojewody. Natomiast jak nie trudno się domyśleć, ta skrucha zapewne była niepodyktowana prawdziwym żalem, a jedynie polityczną kalkulacją Czernichowskiego. No ale sam Czernichowski też udało mu się tam stworzyć dzięki temu, że poza osiem, ponad 80 kozaków wziął ze sobą prawosławnego mnicha do tej Hermogenesa, zbuntowanej twierdzy, tak Hermogenesa. Który to przywiódł do Aubazina, późniejszej Jaksy obraz Matki Boskiej Aubazińskiej. Tak, przywiódł obraz Matki Boskiej Aubazińskiej, co już stanowiło dla, dla mieszkańców twierdzy jakąś... Jakby nadzieję na jakąś stabilizację, tak? Bo jednak postawienie choćby kaplicy, tak? To już dawało jakąś taką psychiczną, psychiczny spokój, takie, można powiedzieć, wrażenie domu. Tak? Ale ten Hermogenes też pomógł to państwo bardzo mocno zreorganizować. No on był, znaczy, w samej jak się nie było tak bardzo wielu ludzi, nie było szczególnie wielu ludzi umiejących czytać i pisać. Ale Hermogenes mimo wszystko spisał prawo, tak? Jaksa to nie była jakaś taka prywatna tylko posiadłość, to było funkcjonujące państwo z własnym systemem prawnym, z własnym wojskiem, z no, pewną ilością mieszkańców, którzy się tam osiedlali. Zarówno y, przybywali ze strony rosyjskiej, ale też różni banici z Cesarstwa Chińskiego w niewielkich ilościach, się też tam w tej, w tej Jaksie... Pamiętajmy, że wtedy Cesarstwo Chińskie było rządzone bodajże przez dynastię Qing, pochodzenia mandżurskiego. Chińczycy rdzeni uważali ich za okupantów nieraz. Tak, yy, i ta dynastia mandżurska też pochodziła z terenów bezpośrednio przy, przy państwie Jaksa. Tak? Mandżuria to jest ten teren yy, historyczny na północ, już za murem, już za Wielkim Murem Chińskim. Tak, No i w, w tamtych terenach to jest dzisiaj, dzisiaj to dalej to jest pogranicze rosyjsko-chińskie. Yy, rosyjsko no ale sam twierdzę, jakby. Miasteczko już potem, otoczone wioskami, działało. Twierdza, może się nam nie wydawać na tym załączonym obrazku jakimś gigantycznym miastem. Tym niemniej, no, fortyfikacje są zauważalnie potężne. Kilka domów w środku jest, kilka domów dookoła. No, relacje Czernichowskiego z carem były skomplikowane. Nawiązywał też relacje jakby dyplomatyczne z samymi Chinami. Dorobił się takiego miana, że został nazwany Hanem. Dobrym Hanem. Dobrym Hanem albo mądrym Hanem. Eee, tak, eee, czyli jakby miał już bardzo wysoką pozycję na tym wielkim stepie. Czyli tak? Takim... zapewne dali mu sami Daurowie, którzy byli właśnie narodem pochodzenia mongolskiego. No, narodem, pocho tak, no byli narodem pochodzenia mongolskiego. U tytuł Hana to jest w zasadzie równy tytułowi króla, tylko wśród tych ludów, ludów stepowych, więc no, był zauważalny, no był zauważony przez yy, też władze chińskie w Pekinie. Chińczycy korespondowali z Jaksą. Raz w bardziej pokojowych relacjach, raz w bardziej wojennych. Tym niemniej, zdecydowanie, no to było państwo na tyle zauważalne, że te dwie wielkie potęgi tak, w tamtym czasie się jakoś do niego odnosiły, pomimo tego, że. I było... uznawały jego niepodległe istnienie. Uznawały jego niepodległe istnienie, uznawali, że to było osobne państwo na tym, na tym wielkim stepie, Fakty, ale niełatwo, Czernicho... było, niełatwo było sobie to to miano wywalczyć. Czernichowski tak. w 1969 roku zaczął płacić carowi trybut, natomiast ta zależność od państwa carskiego właściwie polegała tylko na płaceniu trybutu. Nie był on jakby nie patrzeć wasalem cara, a niepodległym władcą. No Niektórzy mówią, że nawet wcześniej ten trybut płacił, no to relacje z Rosją były bardzo skomplikowane też ze względu na to, że... To było daleko. To było bardzo daleko od Moskwy. To było bardzo daleko od Moskwy jak się wydaje, nie wiadomo na ile te władze rosyjskie do końca zdawały sobie sprawę, co się tam dzieje. tak? Bo to było wiele miesięcy yy, konnej drogi do, z Moskwy do Jaksy, więc yy, jak Czernichowski płacił trybut, Czernichowski był napadany. Niektóre źródła podają, że w czasie, kiedy płacił trybut rosyjskie lokalne władze dalej go napadały. Ale się bronił. Bronił się skutecznie. Tak. No, od 1969 roku już został ostatecznie uznany, właśnie przez Rosjan. Otrzymał, jakby, oficjalne, oficjalne uznanie jako taki sojusznik Cara w tamtym, w tamtym regionie, nawet yy, w imieniu Cara, no i swoim przede wszystkim, ale też starską pomocą, prowadził wyprawy na yy, wojenne na tą Mandżurię. To znaczy, no był na tyle silny, że już mógł yy, gryźć i atakować same. Za samo terytorium Chin. Co prawda to terytorium Manżuri, czyli za murem, z perspektywy chińskiej patrząc, no ale, no ale wciąż to było dużo. No nie był jedynym poddanym cara, który gdzieś tam się wyprawiał na, na Chiny, ale no to, że miał na to pozwolenie z samej Moskwy, też świadczy o jego wysokiej pozycji. Tak? W czasie jednej z tych wypraw albo w 1674, albo w 1675. Sam Nikafor zmarł. Zginął gdzieś w walkach. Tym niemniej jego państwo trzymało się dalej, jego państwo przetrwało. Jeszcze przez kolejne 10 lat. Jakby sami Chińczycy, co ciekawe, i za życia, jak i jeszcze później wysyłali, korespondowali z nim, jakby jako z jednym z Hanów tego wielkiego stepu. Przy czym korespondowali z nim po polsku. Co ciekawe. E, c, może się nasunąć e, pytanie, skąd Chińczycy znali Polski? Jest to dobre pytanie. Jest to dobre pytanie. Tym niemniej, no, język polski w XVII wieku ciągle był przynajmniej w Europie Wschodniej językiem międzynarodowym, no i w, a w tak potężnym państwie jak e, Cesarstwo Chińskie, Mandżurów. Na pewno znalazła się przynajmniej jedna osoba, która ten język znała i była w stanie, i była w stanie w, w, wyredagować pisma szczególnie że Polacy z różnych powodów między innymi religijnych w tych Chinach i na dalekim wschodzie się pojawiali między członkowie Zakonu Jezuitów między innymi pochodzący z Polski tym niemniej właśnie Chińczycy zadali sobie trud żeby znaleźć tłumacza języka polskiego i żeby on redagował pisma do jaksy to było na tyle znaczący znaczący gracz w tym, w tym regionie właśnie nazywany mądrym hanem samo państwo trzymało się właśnie jeszcze jeszcze 10 lat Czernichowski pozostawił po sobie trzech synów. Tak, ci synowie dostali później prawo po rozajemianiu andruszowskim między Rzeczpospolitą a Rosją do powrotu do Polski, ale zdecydowali się pozostać w swoim syberyjskim państewku. No to jak to się dalej rozwijało pod względem ilości ludzi, bo przyjmowała wszystkich, których albo Rosjanie nie chcieli, albo Chińczycy nie chcieli u siebie. Banitów, trochę skazańców, trochę jakichś takich niespokojnych duchów, które nie wiedziały, co ze sobą zrobić. Do tego Abłazina przybywali. No, zorganizowano tam dość znaczne tereny uprawne, ponad 2000 akrów, czyli no dobre kilka wiosek dało się z tego zbudować. Otóż ludność kozacka trudniąca się jakimś trochę pasterstwem, trochę polowaniem, trochę, no, powiedzmy taką ideologiczną bandyterką na ludności osiadłej, to wszystko, to wszystko się w tym, w tym państewku kumulowało przez te, przez te lata jego istnienia. Ostatecznie w 1685. No chińczycy zdenerwowali się ostatecznie, nie mogli już wytrzymać tego, że no ludność jaksy pokojowa do końca nie była. Właśnie, i sprawiała trochę problemów w Mandżurii. Dlatego Chińczycy zdecydowali się wysłać tam większe siły. Sama twierdza trzymała się kilka dni przeciwko, no, jakby porównanie tam było kilkudziesięciu albo i stukrotnie więcej Chińczyków, więc ta, ta obrona musiała być dramatyczna. Ostatecznie... W tym kraju już zawsze ludu mnogo. Tak, Chińczyków w, Ch w Chinach nigdy ludzi nie brakowało, więc mogli sobie pozwolić na wysłanie tam dziesięciu czy, czy, czy kilkunastu tysięcy do zaatakowania. No, stepowego Hana, tak, stepowego Hana. No, i wtedy, jakby tutaj zbliżamy się już do końca istnienia tego państwa, twierdza została przez Chińczyków wtedy zdobyta, podpisano pokój. Pokój został spisany, co ciekawe, w trzech językach po polsku, po mandzursku i po chińsku. Później, jakby na skutek kolejnych. Tarć i, i, i w końcu podpisania jakiegoś pierwszego traktatu pokojowego między carstwem Rosyjskim a Chinami, państwko miało zostać zlikwidowane. Ludność, no, skończyła różnie. Ludność skończyła różnie. Ta część, która pochodziła z Chin, w największej mierze trafia z powrotem do Chin i najprawdopodobniej większość z nich zabito za niesubordynację. Tak, bo to, bo Chińczycy, jakby, no, jak już mówiliśmy, tam jest dużo ludzi, ale też, no, nigdy. Specjalnie nie przejmowali się losem y, zbuntowanych chłopów. Tak, część y, udała się na ziemię, na ziemię te pod, pod kontrolą rosyjską. Pamięć po, po, po twierdzy Jakca, po Abłazinie, powoli gdzieś tam, gdzieś tam zanikała na, na kolejne wieki. W sensie miasto potem istniało, chyba do dzisiaj jest tam osada. Już w tym momencie 100 wieś, rosyjska wieś. Nie wieś w obwodzie Amurskim. No, czyli na samym. No to jest sam, sam, Tak patrząc po mapie, sam koniec Rosji. Mm -hmm. No daleko wschodnia część Syberii, południowo wschodnia część Syberii. Południowo-wschodnia część Syberii. No i cóż to powiedzieć, no, gdzieś tam w mrokach historii dzieje czernichowskich, którzy się na chwilę pojawili. Tak udało im się zbudować jeden z tych stepowych hanatów tak naprawdę twierdzę znaczącą. No gdzieś e, znikają, tak? Jeszcze później e, różni podróżnicy mają spotykać potomków Czernichowskiego gdzieś tam wśród mieszkańców Syberii, ale jakby ro, rozpłynęli się gdzieś w tej, w tej ludności syberyjskiej, nie wiadomo. Tak naprawdę. Historia, na której podstawie można stworzyć scenariusz do dobrego filmu. No zdecydowanie. Rzecz, o której absolutnie w podręcznikach historii nie znajdziemy nic, a i w opracowaniach historycznych możemy znaleźć bardzo niewiele. Stąd właśnie postać Nicefora Czernichowskiego, Herbujaksa, była tematem naszego dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że właśnie tematem zainteresowaliśmy. Na tych wszystkich jeszcze informacjach czy jed jedną jeszcze? rzecz chciałbym dodać, że Chciałoby się opowiedzieć dużo więcej o, o dziejach Czernichowskiego, jak tam wyglądało, jak wyglądało życie w tym stepowym państewku, jednak no niestety źródła są bardzo skąpa. Górna tak? sprawa właśnie to brak źródeł. Wiele nie pisano o tym, co się działo w tych państewkach, państewkach syberyjskich. Chińczycy nie uznali za stosowne jakoś zbyt dokładnie spisać dziejów jednego z wielu swoich północnych sąsiadów, których przez tysiące lat to państwo miało Rosjanie. Rosjanie byli daleko centrum, jakby takiej rosyjskiej cywilizacji, też był kawał drogi. No więc to, co, to, co wiadomo o, o, o samym Czernichowskim i o jego, i o jego państwie. Można powiedzieć, kim kawałku Polski na Dalekim Wschodzie, można to spróbować dopisać do bardzo krótkiej listy polskich kolonii. Tak? W sumie Polak gdzieś tam, gdzieś tam założył, no ale, no. To, to, co tylko mogliśmy państwu, państwu przybliżyć, to się staraliśmy zrobić jak, naj, jak najlepiej. Dziękuję serdecznie wszystkim oglądającym raz jeszcze. E, chciałbym zachęcić, żebyście pisali w komentarzach e, propozycje na postacie, które możemy omówić w następnych odcinkach. Widzimy się zapewne w następnym programie w piątek, jeżeli e, uda się, jeżeli nie, to za tydzień. Życzymy miłego dnia i serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Do widzenia.